Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 18 listopada 2014 roku skargi konstytucyjnej Romana Wysockiego o zbadanie zgodności artykułu 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim odmawia uprawnionemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w artykule 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci z artykułem 2, artykułem 18, artykułem 32 ustęp 1 oraz artykułem 71 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeka. Artykuł 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 roku w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, w nawiasie opiekunowi faktycznemu, zamknięty nawias, który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w artykule 17 ustęp 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców, nawias opiekunów faktycznych, ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z artykułem 71 ustęp 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę o zajęcie miejsc. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Teresa Liszcz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przedmiotem skargi konstytucyjnej jest artykuł 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy z 28 listopada 2000 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2001 roku. Zakwestionowany przepis stanowi: świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli punkt 4 osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w artykule 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie. Należy zauważyć, że od czasu wniesienia rozpoznawanej skargi konstytucyjnej ustawa o świadczeniach rodzinnych była kilkakrotnie nowelizowana. W tym uległo również zmianie brzmienie artykułu 17 ustęp 5 punkt 4, czyli tego przepisu, który był zaskarżony. Zmiana ta poszła w kierunku przeciwnym do oczekiwanego przez skarżącego. Aktualnie odpowiednik tego przepisu brzmi: świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli w punkcie 4 członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w artykule 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, ta negatywna przesłanka została dodana, lub do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w artykule specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 4 kwietnia 2014 roku. Formalnie rzecz biorąc, przepis w brzmieniu obowiązującym wtedy, kiedy była wnoszona skarga, nie obowiązuje.
obowiązuje przepis w brzmieniu podobnym, rozszerzającym jeszcze zakres przesłanek negatywnych. W tym oczywiście aktualne nadal jest ta przesłanka negatywna, która została, przyznanie świadczenia rodzinnego, która została zaskarżona. Dlatego Trybunał Konstytucyjny uznał, że pomimo wskazanych nowelizacji zakwestionowanego w skardze przepisu, przepis zakwestionowany w rozpoznawanej skardze w dalszym ciągu może być stosowany jako podstawa oceny legalności decyzji organów administracyjnych przez sądy administracyjne, co uzasadnia, zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą Trybunału, celowość objęcia zakwestionowanego przepisu kontrolą konstytucyjności zgodnie z artykułem 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Skarżący jako wzorce konstytucyjne w swojej skardze, które zostały naruszone jego zdaniem przez zaskarżony przepis, wskazał kilka przepisów konstytucji, w szczególności artykuł 2 w zakresie, w jakim zobowiązuje on państwo do realizowania zasady sprawiedliwości społecznej. Artykuł 18 ustanawiający zasadę ochrony rodziny, artykuł 32 ustanawiający zasadę równego traktowania przez władze publiczne. Artykuł 69 został dodany do tego katalogu wzorców przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy. I artykuł 71, który dotyczy obowiązku szczególnej pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej i społecznej. W uzasadnieniu skarżący stwierdził, że z wskazanych przepisów wynikają różne prawa podmiotowe, konstytucyjne i główne to prawo wynika jego zdaniem z tego właśnie artykułu 71, który daje podstawę do wyróżniania dwóch kategorii rodzin. Generalnie państwo ma wspierać rodziny, ale z tego przepisu wynika, że można mówić jak gdyby o dwóch kategoriach rodzin. Rodzinach znajdujących się w normalnej, zwyczajnej sytuacji, którym jest potrzebne wsparcie, powiedziałabym takie typowe, przeciętne, i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, albo materialnej, albo społecznej, którym państwo winne jest szczególną pomoc. Skarżący zwraca uwagę, że sytuacja takich rodzin jest szczególnie trudna i że chodzi w tym przypadku nie tylko o wsparcie materialne, ale chodzi o umożliwienie obojgu rodzicom czy opiekunom sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, gdyż jedna osoba w sytuacji sprawowania opieki nad kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci czy osób dorosłych podobnie nie jest w stanie tej opieki efektywnie i bez uszczerbku dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego sprawować. Skarżący wyprowadza także, wbrew temu w linii orzeczniczej Trybunału, wbrew powszechnemu przekonaniu konstytucjonalistów, także prawa podmiotowe i to bardzo liczne z pozostałych wzorców konstytucyjnych. No, Trybunał Konstytucyjny nie może się z tym zgodzić. Jeżeli mamy mówić o prawie konstytucyjnym, które zostało naruszone w tym przypadku, to w grę wchodzi tylko artykuł 71, ustęp 1, zdanie 2, którego treść przed chwilą przedstawiłam. Wskazując na artykuł 32 jako wzorzec, skarżący stwierdza, że rodziny będące w różnej sytuacji zostały potraktowane przez ustawodawcę w jednakowy sposób. To są nieporównalnie trudniejsza jest sytuacja rodziny wychowującej jedno dziecko niepełnosprawne, chociaż też niełatwa, i rodziny wychowującej więcej dzieci niepełnosprawnych. W przypadku skarżącego jest to trójka niepełnosprawnych dzieci. Przy czym w każdym przypadku chodzi o dzieci dotknięte bardzo poważną dysfunkcją, które kiedy dorastają, byłyby zaliczone do
osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Właściwie w taki sam sposób uzasadnia naruszenie zasady sprawiedliwości. Wskazuje także jako na wzorzec na artykuł 18 Konstytucji, który, jak wspominałam, dotyczy ochrony przez państwo rodziny, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Tak brzmi to postanowienie Konstytucji. Naruszenie ma polegać na tym, że zasada wprowadzona w zaskarżonym przepisie, jedno najwyższe świadczenie pielęgnacyjne dla jednej rodziny, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci, może prowokować do pozornych nawet rozwodów, po to tylko, żeby zamiast jednej pełnej rodziny stworzyć dwie rodziny niepełne, gdzie ojciec z jednej strony, matka w drugiej, samotnie wychowują dzieci, wtedy każde z nich będzie miało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego pod warunkiem, że spełnia oczywiście pozostałe przesłanki. Artykuł 69 przywołany jako wzorzec nie przez skarżącego, ale przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił, jak mówiłam, do sprawy, dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym. Według tego postanowienia osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, a także przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Przedstawiciel rzecznika wskazywał, że jest to wzorzec pomocniczy, który wskazuje na to, że w sytuacji rodzin, w trudnej sytuacji, gdzie są dzieci niepełnosprawne, no mamy do czynienia jak gdyby z kumulacją tych powodów, przyczyn do szczególnej pomocy. I wielodzietność, jak trójka dzieci, i trudna sytuacja materialna zazwyczaj jest, i osoby niepełnosprawne, które z powodu swoich dysfunkcji wymagają różnorakiego wsparcia. Trybunał stwierdził, że problem konstytucyjny w niniejszej sprawie sprowadza się do tego, czy wyrażona w artykule 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy o świadczeniach w zakwestionowanym brzmieniu norma prawna wykluczająca możliwość przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy inna osoba w rodzinie ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, nie narusza wynikającego z artykułu 71 ustęp 1 zdanie 2 Konstytucji prawa rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnej lub niepełnej, do szczególnej pomocy władz publicznych. Zanim przystąpię do uzasadnienia sentencji, wyroku Trybunału, do oceny i rozumowania Trybunału, które doprowadziło do takiego rozstrzygnięcia, przytoczę krótką charakterystykę samego świadczenia pielęgnacyjnego. To świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub z innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność. Jest przyznawane od 1 maja 2004 na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wcześniej podobną funkcję pełnił stały zasiłek przewidziany w ustawie o pomocy społecznej. Nabycie prawa do tego świadczenia jest uzależnione od spełnienia bardzo wielu warunków, zarówno pozytywnych, które trzeba spełnić, wiążących się z osobą wymagającą opieki, jak i z osobą, która chce sprawować opieki, jak i także z pewnymi przesłankami negatywnymi, z okolicznościami, które wyłączają to prawo mimo spełnienia przesłanek pozytywnych. Te przesłanki pozytywne po stronie osoby, która zamierza się opiekować osobą niepełnosprawną, to jest rezygnacja z zatrudnienia lub z podjęcia zatrudnienia właśnie w celu sprawowania osobistej opieki. To jest następnie nieposiadanie
określonych w ustawie, prawa do określonych w ustawie świadczeń, które zastępują dochód taki jak emerytura, renta, jest cała paleta tych świadczeń wymienionych. I co do zasady musi chodzić o osoby zdolne do pracy, które nie zrezygnują z pracy dlatego, że są niezdolne, tylko dlatego, że powstała taka konieczność, że chcą zaopiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Tu w tej sprawie chodzi akurat o dzieci, więc w dalszym ciągu już będę mówiła tylko o niepełnosprawnych dzieciach. Jeżeli chodzi o osobę, która wymaga opieki, to wymaga się od niej, żeby była w określonym ciężkim stopniu niepełnosprawna. Gdy chodzi o osoby dorosłe, wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny, ten najcięższy. A więc tu wymaga się do tego, żeby można było zrezygnować z pracy w celu sprawowania opieki z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wymaga się, żeby ta osoba była zaliczona do najcięższego stopnia niepełnosprawności, jakim jest stopień znaczny. W stosunku do osób do 16 roku życia nie orzeka się stopni niepełnosprawności, tylko się zalicza do orzeka o niepełnosprawności. A w przypadku, gdy zachodzi bardzo poważna dysfunkcja, taka, która u dorosłych uzasadnia zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeka się, że ta osoba nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i wymaga stałego współpracy i współdziałania opiekuna przy zaspokajaniu codziennych potrzeb, edukacji, rehabilitacji itd. Więc musimy mieć świadomość, że chodzi tutaj o sytuację, gdy opieki wymagają osoby z najcięższymi dysfunkcjami, które wymagają opieki całodobowej. Jeżeli chodzi o przesłanki negatywne, jest ich też cały szereg, ale nas interesuje przede wszystkim ta, która została zakwestionowana. To znaczy, nie przysługuje to świadczenie według artykułu 17 ustęp 5 punkt 4, jeżeli inna osoba w tej rodzinie ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Przepis zaskarżony przewidywał, jak wspominałam w wstępie, także inną przesłankę negatywną, mianowicie ustalenie u tej osoby innej w rodzinie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, który mowa w artykule 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale do tej przesłanki się Trybunał nie odnosi, ponieważ skarga jest, oznacza indywidualne zaskarżenie powiązane z sytuacją skarżącego naruszenie jego praw. A w przypadku skarżącego chodzi o przypadek, gdy małżonka miała wcześniej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i dlatego, kiedy on wystąpił o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego na inne ich wspólne dziecko niepełnosprawne, spotkał się z tego powodu z odmową. A więc w tym zakresie, który dotyczy tej drugiej przesłanki, negatywne przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z zaskarżonego przepisu, Trybunał postępowanie umorzył. Jak mówiłam, głównym wzorcem w tej sprawie, wzorcem, który ostatecznie Trybunał przyjął jako jedyny w sentencji swojego wyroku, jest artykuł 71 ustęp 1 Konstytucji, to nie cały, tylko jego ustęp 1 też nie cały, lecz zdanie drugie. W artykule 71 ustęp 1 Konstytucja stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Natomiast w tym w zdaniu drugim, które przyjęliśmy jako wzorzec, stanowi, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Dobro rodziny, o którym jest mowa w zdaniu pierwszym, zdaniem Trybunału, zawiera w sobie przede wszystkim jej trwałość, która tworzy podstawy poczucia bezpieczeństwa wszystkich jej członków, a zwłaszcza tych najsłabszych, dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych.
Dobre rodziny tworzą silne i trwałe więzi, pozytywne relacje emocjonalne łączące członków, sprzyjających rozwojowi osobistemu i odczuciu szczęścia z powodu bliskości z innymi członkami rodziny. Wreszcie dobro rodziny to także posiadanie przez nie elementarnych warunków materialnych koniecznych do zaspokajania potrzeb życiowych jej członków, włącznie z potrzebą samodzielnego mieszkania, czy wręcz na czele z tą potrzebą. Artykuł 71 Konstytucji, ustęp 1, jak wspominałam, o tym daje podstawy do wyróżnienia tych różnych dwóch form działania państwa w odniesieniu do dwóch rodzin, rodzajów rodzin. Rodzin funkcjonujących prawidłowo, które co do zasady powinny samodzielnie we własnym zakresie dbać o swoją sytuację w warunkach zapewnienia jednak przez państwo i sprzyjających regulacji prawnych i wsparcia takiego, jakie, na które państwo stać i które jest konieczne dla wszystkich rodzin. Innej obowiązki ma państwo wobec rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Przy czym, gdy chodzi o to świadczenie pielęgnacyjne, uczestnicy postępowania podkreślali, że chodzi tutaj o, przede wszystkim o trudną sytuację społeczną. Gdyż świadczenie pielęgnacyjne nie jest adresowane tylko do osób mających trudną sytuację materialną. Wcześniej tak było, w czasie kiedy ubiegał się o to świadczenie skarżący, obowiązywało kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie jest to wsparcie dla wszystkich rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci z racji trudnej sytuacji społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Trudna sytuacja społeczna rodzin z osobami niepełnosprawnymi zazwyczaj jest jednocześnie trudną sytuacją materialną, ale nie zawsze. Przede wszystkim jest to trudna sytuacja społeczna, potrzeba ogromnego wysiłku fizycznego, psychicznego, nieporównywalnego z wychowywaniem zdrowych dzieci. Potrzeba poświęcenia się rodziców czy faktycznych opiekunów. Konstytucja wymaga od państwa, żeby tym rodzinom zapewniały szczególną pomoc. Nie można traktować tego postanowienia tylko jakąś normę programową, deklaracyjną. Ta szczególna pomoc to powinna być zdaniem Trybunału rzeczywista, skuteczna pomoc dostosowana do ciężkości sytuacji tych rodzin. W artykule 71 mówi się o prawie rodziny. Ta pomoc ma być wsparciem dla całej rodziny, ale instrumenty tego wsparcia mogą być bardzo różne. W sytuacji, którą się zajmujemy, istotnym instrumentem tego wsparcia jest świadczenie pielęgnacyjne, którego podmiotem nie jest rodzina jako całość, tylko podmiotem jest członek tej rodziny, zwykle ojciec lub matka, ten, który ma normalnie obowiązek zapewnić środki utrzymania dla tej rodziny. W sytuacji, gdy musi zrezygnować z pracy, przewidziane jest to świadczenie, które ma częściowo rekompensować utracony zarobek. Bardzo istotnym jakby dopełnieniem tego częściowego zastąpienia zarobku jest przyznanie tej osobie prawa do kontynuacji ubezpieczenia, dzięki temu, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe będą finansowane ze środków publicznych. Tego nie wolno zapominać, tego nie zrekompensują inne świadczenia, czy to rodzinne, czy to z pomocy społecznej, bo chodzi o zabezpieczenie przyszłości tej osoby rezygnującej z pracy w celu opieki. Opieka nad tak ciężko niepełnosprawnymi zazwyczaj do końca ich życia trwa. A to by oznaczało, że opiekun nie miałby szans potem na własne świadczenie, emeryturę czy rentę. To jest ogromny atut tego właśnie świadczenia. Trybunał Konstytucyjny uważa, że przyjęcie zasady wynikającej z zaskarżonego przepisu, że w jednej rodzinie może przysługiwać tylko jedno prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, niezależnie od liczby niepełnosprawnych dzieci wymagających opieki osobistej innych osób i niezależnie od liczby opiekunów sprawujących tę opiekę,
jest niewystarczające w większości przypadków. Trybunał nie wypowiada się w tej sprawie na ten temat, czy słuszne jest przyjęta dzisiaj zasada, że nie uzależnia się tej pomocy od spełnienia kryterium dochodowego. Nie można jednak zdaniem Trybunału stawiać sprawy w ten sposób, że skoro ustawodawca rozszerzył prawo do dodatku doświadczenia pielęgnacyjnego także na osoby niebędące w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli są w trudnej sytuacji społecznej, tylko dlatego, że wychowują niepełnosprawne dzieci, to nie można w związku z tym oszczędzać na tych rodzinach, w których jest wiele osób niepełnosprawnych, wymagających opieki. Przypominam, że ustawa o świadczeniach rodzinnych w pierwotnym brzmieniu dopuszczała taką możliwość, że obydwoje małżonkowie, czy faktycznie opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, mogą, rezygnując z pracy, otrzymać to świadczenie pielęgnacyjne. Trybunał zwraca także uwagę na to, że niemożliwość uzyskania takiego świadczenia w sytuacji, gdy jedna osoba opiekująca się nie daje rady tej opiece, jest realna szansa na to, że osoby wymagające opieki, dzieci w szczególności, znajdą się w zakładach opieki społecznej, gdzie koszt ich utrzymania będzie znacznie większy. On czasem jest pokrywany częściowo przez rodziny, ale zazwyczaj, jak wynikało z relacji uczestników, te osoby żyjące w rodzinach niepełnosprawnych żyją jednocześnie w biednych rodzinach, więc ten udział tych rodzin zapewne nie jest wysoki, a koszt dużo większy. Natomiast koszt społeczny byłby jeszcze większy, bo nigdzie takiej cierpliwości, takiego serca, czułości, takiej opieki włączającej jakieś patologiczne rodziny nie znajdzie osoba niepełnosprawna w domu opieki społecznej, jak mają w rodzinie. Dlatego trzeba uszanować to, że ci rodzice decydują się na pełnienie tej opieki i nie można im stawiać zarzutu, że oni próbują przerzucić ciężar utrzymania tych dzieci, utrzymania rodziny na państwo. Wręcz przeciwnie, oni się nie uchylają, tylko podejmują się trudu całodobowej opieki. No ale w tej sytuacji oczywiście, jak się opiekują, to nie mogą zarabiać na tę rodzinę. W całości rachunku kosztów społecznych tych świadczeń trzeba wziąć pod uwagę także to, że jeżeli rezygnuje z pracy zarobkowej ojciec czy matka niepełnosprawnego dziecka i poświęca się opiece, to zwalnia miejsce pracy, które może zająć inny bezrobotny, nie mający takich obowiązków. Biorąc to wszystko pod uwagę, ale przede wszystkim realny obowiązek państwa, konstytucyjny obowiązek państwa, zapewnienia realnej, efektywnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, Trybunał uznał, że zaskarżony przepis jest niezgodny z artykułem 71 ustęp 1 zdanie 2 Konstytucji. Natomiast w sytuacji tej już postanowił nie oceniać tego zaskarżonego przepisu z punktu widzenia innych wzorców konstytucyjnych, których wymowa jest znacznie słabsza. Można by w wielu przypadkach mieć wątpliwość co do zasadności, zwłaszcza zarzucania zasady równości, ale w sytuacji, gdy tak stwierdziliśmy niezgodność z jednym z wzorców konstytucyjnych, w pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Więc jeżeli chodzi o umorzenie, co się mieści w tym postanowieniu o umorzeniu, w jakim zakresie nastąpiło to umorzenie? Już wcześniej wspominałam, że w takim zakresie, w jakim zaskarżony przepis ustanawiał drugą przesłankę negatywną świadczenia pielęgnacyjnego, to znaczy ustalenie w rodzinie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego. Następnie w zakresie wszystkich pozostałych wzorców poza artykułem 71 ustęp 1 zdanie 2 Konstytucji. To zawiera się w postanowieniu o umorzeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. To wszystko. Dziękujemy bardzo za udział w rozprawie.